Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną... Nie to, to. Tak System i Moonlight. Produkt od kolegi Rzemo. Także dzięki kolego. Dostałem go w takiej buteleczce. W sprzedaży produkt jest pojemność chyba 250 ml i jest za to mizery. I aplikacja odbywa się, czyli 2-3 strzały, 4 na mikrofibrę, rozprowadzasz na panelu i docierasz. Ja niestety... A, jeszcze jedna ważna rzecz. Atomizer po użyciu warto przedmuchać, przeczyścić, nie wiem, przelać IP przez niego, bo podejrzewam, że następnym razem niestety nie będzie się nadawał do użytku z tego względu, że produkt ma w sobie od 20 do 25% zawartość krzemu, więc całkiem nieźle. Produkt ma dawać mega kropelki i fajną szklistość. Ło! Czadzi niesamowicie. Zapach jest nieprzyjemny. Bardzo taki... poczekaj. O! Ojej. Naprawdę ostro. Ostro jedzie. Produkt stał cały czas w lodóweczce. Nitro. Nitro. Także ostro pachnie. Teraz tak. Widziałeś panel wcześniej, jak wyglądał pod latarką inspekcyjną. Przygotowałem go sobie troszeczkę. Tu wjechał jeans, wjechał futerko, później polishingowy padzik. Ogólnie też testowałem sobie pasty, też od kolegi Rzemo, dzięki bardzo, i gąbki. I zostałem przy kochu i mojej kochanej menzernie. Jednak ręka już do nich jest przyzwyczajona. Znaczy te pasty, które mam od kolegi Rzemo, nie są złe, nie, ale jednak koch to koch. No dobrze, panel podzielony na pół z tego względu, że
za tydzień wskoczy kolejny zawodnik. To będzie konkurent tego zawodnika, Moonlighta. A jaki? To się dowiesz za tydzień. Aplikacja będzie się odbywać, słuchaj, za pomocą tego aplikatorka od Neoxala. Fantastyczną, ma mięciutką gąbeczkę. I dlatego sobie pozwolę. Jest szeroki, także rozłożę element i od razu dociera. I tu nie ma co kombinować. Tu tak naprawdę produkt ma być, przepraszam za wyrażenie, idiotoodporny. Zobaczymy, czy tak będzie. Kurczę, no dużo mam tego produktu. Nie da się ukryć, na tym paneliku wiele nie pójdzie. Kawusia stoi tutaj. A nie, myślę, że nie będę czekał, nie ma sensu. No dobrze, postaram go sobie jakoś przełożyć na aplikator. Nie jest to prosta sprawa. W sumie to mogłem sobie wziąć jakąś buteleczkę z atomizerem i byłoby z bańki. Ale nic, człowiek nie jest taki, żeby się nie pomęczył. Czego się nie robi? Dla testu. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Dobrze. Pokazać Ci aplikację z ręki? A co mi tam? Pokażę, oczywiście. Dlaczego nie? Zawsze pokazuję z rąsi. To myślę, że teraz też pokażę. Poczekaj, rozjaśnię. Ok, lecimy. Zobaczymy, jak się będzie rozprowadzał skurczybyk. Świetnie. Ole go dałem zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie. Ole go. Naprawdę grubo. Ale wyjałuje na powierzchnię. Słyszysz to? Zobacz, ile tego jest. Och, tutaj to będę musiał jechać na dwie fibry. Wyhaczę też plastik. No, przegiąłem z ilością. Zdecydowanie. No ale nic, będzie na bogato. Produkt oleisty. Rozłożył się pięknie. Widzisz to? Zobacz. Na dole też postaram się Ci pokazać. Zdecydowanie dałem go za dużo, kurczę. Przesadziłem z ilością. To w ogóle bez dwóch zdań. Ale pozwolę mu w takim układzie chwilę posiedzieć. A co? Zahaczę też o karbon. Zobaczymy. No dobra, słuchaj, siedzi. Jest tego naprawdę grubo. Grubaśnie. Jedną fibrą sobie zbiorę. Dobra, odstawię aparat. Poczekaj. No jest tego grubo. Przesadziłem ewidentnie. Dobra, to sobie zapakuję, żeby mi nie wyschło, bo będę chciał ten aplikator wypłukać z tego względu, że one są bardzo fajne. A uwierz mi, że jest możliwość wypłukania tego. Idę po rękawice i zaraz będę docierał. Gumeczki są. Mikrofibry są. No dobrze. Siedzi. Tak naprawdę to mogę grubo poczekać. No fajnie się zlewa. Widać, że już zaczyna hydrofobować, więc najwyższa pora, żeby się nim zająć. I lecimy z docieraniem. Bajka. Taka duża ilość, słuchaj, i docieranie to jest jak masełko. Bardzo fajnie. Pyk. Tu jeszcze go widzę. Zbiera się go fenomenalnie. Naprawdę. Już. I naprawdę dałem go dużo. Przepraszam, bo nie widzę wyświetlacza. A dałem go naprawdę dużo. Naprawdę solidnie. Bezproblemowo. Zobacz. Pyk. I po wszystkim. Żaden problem. I tak jak deklaruje producent, ma być idiotoodporny i taki jest, słuchaj. Widzę, że nawet całkiem fajnie usiadł na karbonie. Odwrócę sobie jeszcze mikrofibrę, żeby nie było. I teraz tak, fibra po praniu, nie jest nowa. Do szybkich powłok, można powiedzieć, że to jest szybka powłoka. W sumie to jest bardziej, nie wiem, chyba sealant, bo z tego co wyczytałem, ma też regenerować powłoki. No wiadomo, z zawartością krzemu, inaczej tego nie widzę. Więc do co pół roku, powiedzmy, przy odtykaniu powłoki i tak zwanej inspekcji uzupełnić tym produktem i będzie bajeczka. Super, słuchaj, tak naprawdę wyciera mi już zero jakiegokolwiek oporu. Bardzo fajny, taki tłuściutki, mięciutki, tak to wszystko idzie bardzo delikatnie, mięciutko. Nie stawia żadnego oporu. Od początku do końca jest idealnie. Produkt fantastyczny, dziękuję kolego Rzemo. Coś pięknego, jeszcze go trochę zostało. Rewelacja, jestem pod wrażeniem. I teraz tak, uderzenie. No w garażu, jak to w garażu? Chyba idzie w szkiełko. Sprawdzę ten panel tutaj obok. Dobra, jest to, wezmę latarę. Zobaczę i wyłączę światełko. I wezmę aparat, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chwilunię. Daj mi momencik.
zobaczyć pod latarką inspekcyjną, co nam tu wyjdzie. No słuchaj, no coś ci mogę powiedzieć, no. No kurczę. Szkli, na pewno szkli, na pewno szkli. Czy przyciemnia? Kurczę, no w garażu ciężko, wyjadę na słońce i wtedy się okaże. Rewelacja, siedzi bardzo fajnie. Aplikacja, docieranie, rewelacja. Naprawdę bardzo fajnie. No dobra. Odstawię aparat. Chwilunie, momencik, momencik. Włączę to wszystko i zaraz się pojawię. Papra, papra, papra. Dobra, jest. No dobra. Oho, jeszcze rozjaśnię. Nie w tę stronę, przepraszam. Cóż mogę dodać? No, produkt tak naprawdę dietoodporny. Tak jak mówiłem wcześniej, nie obniżając nikomu oczywiście, na pewno nie będziesz miał z tym produktem problemu. Widzę, że nie lubi twardych plastików. Średnio siada tu na tej listwie. Nie wszędzie usiadł równo. Z tego co widzę, nie kryje. Ale za to na karbonie fenomenalnie. I tu widać połysk mega jest na karbonie. Naprawdę tak jak lubię na karboniku. Śliskość. Szału nie ma, no. Tu jest tempo, bo tu już w ogóle tu jest produkt, który się nie przyjął. Nie jest źle. No, jest śliskość, jest, jest. Rękawiczką ciężko jest to sprawdzić. Całkiem nieźle. No dobra, słuchaj. Położę jeszcze jedną porcję. Na tym aplikatorku jest tego grubo, więc dorzucę jeszcze jedną porcję dla, powiedzmy, pełnego pokrycia, żeby była pewność. Ale wydajny, skurczybyk. Słuchaj, masakra. Wydajność tego produktu jest obłędna. Nie no, bomba. Super, bardzo mi się podoba ten produkt. No, cały czas go aplikuję. No skurczybyk, niezły jest, niezły, niezły, naprawdę super. Odrobinkę dorzucę. I tutaj myślę, że na raz, dwa i to jest, trzy. Przedtem dałem tego grubo chyba 6 albo 9. Takich przechyleń nie pamiętam. 6. Tu dałem 3, zobaczmy. No, też idealnie. O, teraz się równo rozprowadza. Bomba. Naprawdę aplikacja tego produktu jest fenomenalna. Tu ściutki taki, żeby tak wszystkie powłoki się kładły. Kurczę, rewelacja. Ale tłuścioch. Bardzo fajnie. Zobaczymy, czy zmieni się coś po dwóch porcjach. Zapewne nie. Z tego, co też wyczytałem, produkt ma dawać mega kropelki. To też będę chciał sprawdzić, ale oczywiście propozycja pojawi się, raczej inaczej, nie, inaczej, będzie na końcu filmu, bo produkt powinien posiedzieć sobie na lakierze, zanim wyjedziesz i zobaczy wodę od 4 do 6 godzin, więc przez ten czas najlepiej jakby przestał w garażu. Więc ja osobiście jutro wyjadę sobie i specjalnie nagram, jak skurczybyk kropelkuje. Także na końcu filmu będzie kropling. No dobrze. O kurczę, zdjąłem rękawiczki. Wybacz, idę jeszcze po gumki. Tak się kurczę rozkręciłem, zagadałem, że przez przypadek zdjąłem rękawice. Daj mi chwilę, zaraz się pojawię. I pyk. I jest dziadzia. No dobra, docieram jeszcze raz tą samą mikrofibrą. Słuchaj, aplikując go aplikatorkiem do powłok, mamy czas na to, żeby sobie naprawdę... Messenger, ciekawe kto. Mamy czas na to, żeby sobie tak żeby się nie śpieszyć, sobie nie musimy od razu docierać. Oczywiście aplikując go na fibrę, 3-4 strzały, rozprowadza się od razu docierać. To nie ma tutaj tematu. Tutaj ja dałem go na bogato, więc kurczę, mam wrażenie, że jakby spotęgował. Ale to tylko może być wrażenie. Ale wiesz co, mam wrażenie, że jest lepiej. No tak, druga porcja moim zdaniem chyba
dorzuciła troszeczkę odrobinkę szkiełka, tak? Tak, przy pierwszym chyba tak aż bardzo dobrze nie było. Nie wiem, albo tylko takie wrażenie i się nakręcam, bo to wiadomo. W garażu, przy oświetleniu garażowym, przepraszam, wygląda to różnie. Dobra, odwrócę sobie jeszcze raz mikrofibrę, dotrę finalnie i to będzie tyle zabawy z tym produktem tak naprawdę. Rewelacyjny, fantastyczny, naprawdę. Tu w ogóle bezproblemowy produkt, bajeczka. Taki idiotoodporny, syk, jak to mówią, fuch. Ciekawe ile posiedzi. Test trwałości na pewno będę chciał zrobić. No dobra. A, fibra od razu do wiaderka, pyk, trafione. No cóż, słuchaj, ja myślę, że będę kończył. Nie będę przedłużał, nie ma sensu, z tego względu, że no, tak jak widzisz, produkt idiotoodporny, bajecznie prosta aplikacja i moim zdaniem przy drugiej porcji teraz, grubej, doszło szkiełka. Ale to wiesz co, kurczę, może tak się nakręcam, ale mam wrażenie, że jest kurczę lepiej. Że jest lepiej, także no dobra. Cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten produkt? Kolego Rzemu, bardzo Ci dziękuję za ten produkcik. Naprawdę rewelacyjny, bardzo fajny. Śmierdzi niesamowicie. I pamiętaj, jeżeli sobie już zakupisz ten produkt, będziesz miał go z atomizerem, po każdym użyciu przedmuchaj atomizer. Przemyj go czymś ipą, daj mu wyschnąć, raczej wyschnąć po ipie oczywiście, tak żeby ten produkt nie zalegał Ci w atomizerze, bo później on już będzie do wyrzucenia. Jak się skrystalizuje, będzie po atomizerze. Dobrze, słuchaj, żeby nie było, ja produkt dostałem za darmo, wpisuj, co wpisuj w komentarzu, kurczę, wpisuj Rzemo przez RZ, tutaj ukłon w stronę kolegi Rzemo, jeżeli będziesz pierwszy, zgarniasz, nie wiem ile tu tego jest, ale jest naprawdę dużo, myślę, że auto tym spokojnie obskoczysz, naprawdę, produkt jest mega wydajny, to jest w ogóle kosmosik, pięknie się rozprowadza, także pierwszy komentarz Rzemo zgarnia tę, połowa tu jest bodajże, chyba tej buteleczki, tak. Jeszcze raz się powtórzę. Pierwszy wpis Rzemo zgarnia ten produkt od kolegi Rzemo. Także kombinujesz tutaj. No cóż, myślę, że kończę. Nie ma sensu przedłużać. Produkt bardzo fajny. Jutro wyjadę. Postaram Ci się pokazać cropping. Moim zdaniem, raczej zrobimy inaczej. Ja się z Tobą pożegnam. Wyjadę nim za chwilę, raczej może inaczej, nie wyjadę, właśnie, kombinuję, bo za chwilę będę chciał położyć drugi produkt tutaj obok, żeby mieć porównanie, a później sobie wyjadę na zewnątrz i pokażę Ci uderzenie w cieniu i w słoneczku i zobaczymy, czy cokolwiek przyciemnia, ale moim zdaniem chyba nie przyciemnia, bardziej tu idzie w szkło. No dobra, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że odrobinkę Ci ten produkt przybliżyłem. Niestety nie w oryginalnym opakowaniu, ale mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza. Powiem szczerze, że tak naprawdę myślę, że fajnie się go będzie aplikowało właśnie takim aplikatorkiem niż mikrofibrą. Zdecydowanie. Jak masz możliwość takiego... A czy masz możliwość? Na pewno masz taki aplikatorek. Na aplikatorek z gąbeczką rozprowadzenie, mikrofibra, dotarcie po wszystkim. Bo jakby nie było... Całej mikrofibry nie obstrzelisz. No, on jest tłusty, fakt, on się rozłoży, ale pierwsze użycie tego produktu będzie szło tempo, moim zdaniem. A na aplikatorku naprawdę idzie to płynnie, bardzo fajnie. I moim zdaniem to jest ciekawa sprawa, żeby aplikatorek i mikrofibra, tak jak widziałeś, i jest cała zabawa. No dobra. Ja Ci dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał. Dzięki kolego Rzemo za ten produkt. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!